Jak myślisz, dlaczego zostałeś żołnierzem? Myślę, że wojsko, taki zawód żołnierza dla wielu młodych chłopaków jest takim marzeniem, myślę, które albo później odchodzi, albo później zostaje. W moim przypadku ono zostało. Głównie z uwagi na to, że moim pasją zawsze był sport. Też nieraz słyszałem od chociażby mojego taty, że wojsko uczy dyscypliny. I zawsze wojsko było mi przedstawiane jako też ciężkiego. No z uwagi na to, że przeważnie osoby, które o tym wojsku mówiły, to były osoby, które były na tym zasadniczej służbie, czyli były tam z przymusu. I one faktycznie podczas swojego szkolenia no, przeżywały pewne ciężkie chwile, więc wojsko było przedstawione jako coś ciężkiego, a z tego, że robię wyzwania, to stanowiłem, że wojsko było wypełnione wyzwaniem. Więc w momencie takiego mojego życia, kiedy musiałem wybrać, co chcę robić dalej, kiedy czułem, że mam taki zastój, postanowiłem, że spróbuję przynajmniej. Tutaj słyszałem nieraz w tej grupie przygotowawczej, więc postanowiłem, że przynajmniej ta grupa przygotowawcza. Czyli to było dla ciebie wyzwaniem. Tak. Jako dla kogoś ambitnego, młody chłopak, chciałeś po prostu coś zrobić, co będzie ciebie rozwijało, tak, i będzie ambitne. Dokładnie. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy gośćmi właśnie Kacpra Musiała. Udało nam się spotkać po małych perturbacjach. Także witam Kacper. Cześć, serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie. Wygospodarowałeś troszeczkę czasu ze swojego życia dla nas. Wiem, że masz napięty grafik. A spotykamy się w dość ciekawym momencie, bo w przededniu rocznicy wybuchu II wojny światowej. Można by powiedzieć, że to jest dla... I jednocześnie przed rokiem szkolnym, to jest coś znamienne. Czy to jest dla żołnierza coś, co byś nazwał, czy dla ciebie jakaś szczególna data, czy po prostu jestem najemnikiem, legionistą w Legii Cudzoziemskiej, ja bym wykonywał się wskazy, a nie patrzeć w kalendarz? Nie, jest to na pewno szczególna data. Na pewno wcześniej, nie ukrywam, że będąc dzieckiem, była dla mnie to data, którą jakoś tam bardziej miałem w głowie, bo to był koniec wakacji, więc to przeżywałem na pewno niesamowicie. Natomiast z perspektywy czasu, gdy zacząłem bardziej poznawać historię, na pewno była to data, na pewno to był dzień i zawsze ten dzień jest, czyli co roku, gdy wypada ta data, mam w głowie to, że nie jest to tylko początek roku szkolnego, tylko że jest to data wybuchu II wojny światowej, no, która, jak wiemy, zmieniła losy naszego świata i też z perspektywy żołnierza wprowadziła, nie ukrywam, wiele nowych technologii, wiele nowych rzeczy. I jeżeli można tak powiedzieć, to ta II wojna światowa jest mi jakkolwiek ująć bliższa sercu, gdyż więcej o niej czytałem i nie ukrywam, że zdarzyło mi się czytać biografię Hitlera i Stalina, więc z uwagi na to, że ich działania były w czasie II wojny światowej, to ta II wojna światowa na pewno jest mi bliższa, więc tą datę zawsze mam gdzieś z tyłu głowy. Dwóch diabłów biografię przeczytałeś, ale jak się dowiemy później, czytałeś też Nowy Testament. Także zapraszamy do tego wspaniałego, jestem przekonany, wywiadu unikalnego z żołnierzem Legii Cudzoziemskiej Kacprem Musiałem. Ciężko pracowałeś? Myślę, że tak, ponieważ ja przed pójściem do wojska pracowałem w bojni innychów, więc pracowałem tam po 8, czasem 12, właściwie od 8 do 12 godzin dziennie, czasami trochę dłużej, od poniedziałku do soboty, także myślę, że dosyć ciężko pracowałem. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze ćwiczyłem na siłowni, miałem jakieś tam swoje obowiązki, a do pracy dojeżdżałem na rowerze. To myślę, że miałem dosyć aktywny tryb życia i dosyć ciężką pracę. Czyli co dała ci praca? Myślisz, że coś ci dała? Teraz w perspektywie czasu. Myślę, że na pewno taka praca uczy cierpliwości, ponieważ praca na taśmie przez 12 godzin nie należy do pracy interesującej, więc uczy takiej cierpliwości, uczy też takiego zajęcia, jakby rozplanowania swoich myśli w taki sposób, aby te 12 godzin przetrwać. Na pewno jest dużo czasu do myślenia,
Także myślę, że przede wszystkim takiej cierpliwości, no też pewnie fizycznie taka praca trochę kształtuje, bo jednak to była fizyczna praca. A poza tym myślę takiego systematyczności i kreatywności, tak żeby sobie ten czas tak zaplanować, żeby musieć tak sobie stwarzać drogi, aby umieć pogodzić pracę z pasją, czyli wtedy z siłownią i jakoś tam z życiem rodzinnym, czyli mieć też czas dla rodziny i dla dziewczyny na przykład. Mhm. Czyli cierpliwość. A czym jest dla ciebie ciężka praca teraz? Byś to nazwał, czy teraz ciężko pracujesz? Myślę, że nie. Ja myślę osobiście, że mimo tego, że dla wielu osób ta praca może być ciężka, ponieważ czasami jest ciężka nie tylko psychicznie, jak i fizycznie, to teraz ona nie jest ciężka, bo się nią cieszę. Myślę, że to jest taka podstawa, że osoba, która powie, że ciężko pracuje, to przeważnie ma jakiś problem w tej pracy, a jeżeli my się faktycznie cieszymy tym, co robimy, to myślę, że taka praca, nawet jeżeli z pozoru wydaje się ciężka, to raczej ciężko nie jest. Przebiegnę 50 km, ale mogę przebiegć kolejne, tylko ale dajcie mi powód. Dokładnie. Ostatnio czytam taką książkę Jamesa Clear, coś takiego, on się tak nazywa. James Clear. Atomowe nawyki i on pisze, że nasze życie kształtują właśnie, ono jest zależne od naszych nawyków, czyli to jak się zachowujemy, to determinowane jest przez nasze nawyki. To co osiągamy. To co też osiągamy. Sukces. Czy udało ci się wykształcić jakieś nawyki, które pozwalają ci teraz osiągać cele, osiągnąć to, kim chcesz być, kim jesteś? Myślę, że przede wszystkim taka systematyczność, pracowitość. Uważam też, że taka praca ciężka fizyczna i tak samo jak praca w wojsku, poprzez to, że uczy cierpliwości, no to właśnie tak, że ta cierpliwość jest tym nawykiem. Myślę, że ta cierpliwość też jest jak taki nawyk i to przychodzi z czasem, bo to ja z natury nie jestem osobą cierpliwą. Zawsze byłem taki w gorącej wodzie kąpany i tego się musiałem nauczyć. A w jaki sposób się tego nauczyłem? No w takich sytuacjach, gdzie musiałem faktycznie czekać cały czas, czekać. I to we mnie wprowadziło taki spokój po prostu. Tak samo jak umiejętność radzenia sobie ze stresem. To też jest taki nawyk. I po prostu jeżeli to powtarzamy, jeżeli ta sytuacja się powtarza cały czas, to już takim odruchem będzie to, że staramy się nad sobą zapanować. To też jest taki dobry nawyk. Jak sobie radzić ze stresem? Co robisz, żeby sobie poradzić ze stresem? Bo rozumiem, że możesz się stresować dystans, który macie pochwalę do tej, nie wiem. Jakieś zaliczenie, to może cię stresować. Może zacznijmy od tego, co jest dla ciebie trudną sytuacją, stresującą sytuacją, byś miał teraz podać. Stresująca sytuacja? Myślę, że kiedyś, na pewno na początku mojej służby wojskowej, to jest presja czasowa. Presja czasowa zawsze działa stresująco. I to widzę chociażby teraz, podczas szkolenia młodych żołnierzy, że takim najprostszą formą wywierania stresu na drugą osobę jest danie mu presji czasowej. Nie obojętnie, czy to będzie 10 sekund, czy to będzie 30 sekund, czy to będzie minuta, dwie. Jakakolwiek presja czasowa wprowadza taki stres w człowieku. I w ten sposób łatwo kogoś zestresować, więc na pewno ta presja czasowa. Myślę, że na początku pewnie krzyk jest taką, czyli taka przemoc, powiedzmy, słowna, może być stresująca. I to też z latami w wojsku to przechodzi po prostu, bo kiedy cały czas się słyszy, że ktoś na ciebie krzyczy, to po prostu czasem przestaje się przejmować. Mówimy, że gdybyśmy się cały czas przejmowali, to byśmy dostali do głowy, to jest prawda. Ja albo ktoś faktycznie do tej głowy dostanie i zrezygnuje, albo się nauczy po prostu z tym radzić. Też takim patentem na przetrwanie wojsku, szczególnie na początku, który mówi każdy żołnierz starszy, jest po prostu nie branie wszystkiego do siebie, jest takie wrzucenie na luz. I myślę, że takie sytuacje stresowe w wojsku miałem miliony i jeden z takich dobrych sposobów jest takie logiczne wytłumaczenie sobie, że nie ma takiej sytuacji, z której nie znajdziemy wyjścia. To mi kiedyś też powiedział taki sierżant, że powiedział dosłownie, że nie ma takiego gówna, z którego się nie da rady wyjść. No i to jest prawda, bo nie ten dostępny wojskowy język to jest coś, co kochamy. Dokładnie. Bo po prostu to się precyzyjnie. A jakbyśmy powiedzieć nawyki, które mamy takie, które są negatywne, nie wiem, nie ścielenie rano łóżka, nie wiem, albo cokolwiek byś wskazał, to które są negatywne. Jakieś ci się udało
na pewno pozbyć się jakichś, ale takie, które jeszcze są najtrudniejsze dla ciebie i jeszcze ich się nie pozbyłem. Powiedziałbym, że punktualność, ale to już było przed wojskiem, że zacząłem po prostu pracować, no bo podobno do pracy musimy być punktualni. Ja chyba wcześniej do tych osób tak punktualnych nie należałem. No też myślę, że to wynikało z tego, że wiadomo, teraz mam ten telefon, tylko myślę, napisze, że się później 15 minut, no ale w wojsku nie, to tak nie działa, że komuś napiszemy, że będę za 15 minut. Będzie się wrzacił, spóźnię się. Tak, to tak nie działa, niestety. Myślę, że pałaganiarstwo, bo byłem, no, na pewno mam takie coś, że jestem chaotyczny po prostu. Wcześniej na pewno dalej jestem, ale z latami tej służby wojskowej, tej pracy to jakoś przeszło. Ale czym ci przeszkadza bałagan? Czym wojsku przeszkadza bałagan? No, przede wszystkim w tym, że otrzymuję za niego karę. To chyba pierwsza rzecz. A, okej. Okay. Na początek. Natomiast... Mogą ci przykrzyć życie. Dokładnie. Ale w perspektywie takiej pracy, czym ci przeszkadza bałagan? Co mógłbyś wykonywać zadania i, nie wiem, być bałaganiarzem? Myślisz? Myślę, że nie, ponieważ w wojsku, myślę, że w każdym wojsku, zresztą tak, bo mam kolegów, którzy są też w polskim wojsku, jest taki nadwyraz się pilnuje tego porządku, czyli na przykład no, takie rzeczy jak malowanie trawy na zielono, tak? To się może wydawać głupie, ale to jest takie na siłę pokazywanie, takie na siłę wymuszanie na kimś, aby włożył całą swoją energię i całą swoją siłę w to, aby te zadanie wykonać jak najlepiej, czyli poprzez robienie takich zadań głupich, aby on w dłuższej perspektywie czasu, przy takim dużym zadaniu, po prostu był nauczony tego, aby je wykonywać dobrze i solidnie i pilnować takich detali, bo to te detale sprawiają, że później w dużym zadaniu, w wojsku się mówi tak, że to te małe zadania, czyli takie detaliczne zadania, uczą tego, aby w dużym zadaniu być takim dokładnym po prostu. Czyli robić swoją robotę dobrze po prostu. Robić robotę dobrze, dokładnie. Nie rozpraszać się. W książce Jamesa Cleara jest też taka, jest mowa o precyzji w określaniu zmian, bo to jest generalnie książka o zmianach i o tym, jak je dokonywać. Tutaj jest napisany taki przykład złego określenia, na przykład więcej czytać. No niby dobre założenie, ale nie precyzyjne. Pytanie, czy wojsko uczy precyzyjnego określania celów zadań? Tak, myślę, że tak. Natomiast uważam, że akurat jeżeli chodzi o tą precyzję, ona się nie wykształciła w momencie, kiedy zacząłem trenować. W momencie, kiedy zacząłem ćwiczyć, tutaj jak najbardziej ta precyzja weszła, no bo wiadomo, jeżeli chcemy osiągnąć jakieś lepsze rezultaty sportowe, to musimy precyzyjnie określić, kiedy będziemy biegać, jak będziemy biegać, czy w ogóle będziemy biegać, tak? I pokazywać sobie, bardzo detalicznie określać nasz kolejny cel. Ponieważ to, jeżeli mamy jakiś głębszy cel, czyli na przykład, nie wiem, więcej biegać, tak? To taki większy cel, większy biegać, to będziemy w momencie, kiedy detalicznie wyznaczymy sobie godziny, kiedy będziemy biegać i określimy precyzyjnie dzień, w którym będziemy biegać. Wtedy faktycznie ja mam kontrolę nad tym, czy ja biegam więcej, czy biegam mniej. Wróćmy do tego, co ciebie stresuje najbardziej. Do tego właśnie, do tych zadań. Czy jak sobie radzisz z tym stresem, bo w końcu nie powiedziałeś, czy to jest jakiś taki rodzaj, powiedzmy, wyciszenia się, nie wiem, masz jakiś rytuał albo coś, każdy ma coś innego, albo macie wspólną w jednostce metodę? Najlepiej jest, myślę, że w momencie, kiedy mam możliwość, to lubię sobie usiąść i pomyśleć o tym na spokojnie. Natomiast z uwagi na to, że tak jak mówię, często jest ta presja czasowa i w ciągu 10 sekund ciężko sobie coś przemyśleć na spokojnie, to staram się przede wszystkim nie działać nerwowo, czyli nie działać takimi instynktami, tak? Czyli po prostu denerwuję się i no tak jak chociażby teraz, tak? Miałem taki moment, że nie wiedziałem co powiedzieć, to żeby nie, na siłę nie szukać tego, tylko albo zakończyć zdanie, tak? No to chociaż jeżeli chodzi chociażby o odpowiedź na pytanie. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o takie działanie typowo wojskowe, to przede wszystkim, nawet jeżeli jest te 10 sekund, to nie ten pierwszy odruch, tylko przez chwilę pomyśleć, czy jest jakaś druga opcja. I podać szybko kalkulacja, pierwsza albo druga, albo pierwsza, druga lub trzecia. I którąś trzeba w końcu wybrać. Czyli takie zatrzymanie się. Takie zatrzymanie się i przemyślenie. Przemyślenie. Czy pomaga ci siła wyższa? Czy wierzysz? Czy jestem wierzący? Myślę, że aktualnie, jeżeli chodzi o moją wiarę, to ona tak trochę podupadła, jakkolwiek to zabrzmi, ponieważ wcześniej tak, jak najbardziej jestem oszczony, więc tak wierzę w Boga, takiego katolickiego. Wcześniej wierzyłem na pewno bardziej niż teraz,
ponieważ częściej chodziłem do kościoła, a nie oszukujmy się, takie bycie bliżej tej wiary, czyli bliżej kościoła, sprawia, że też człowiek wierzy mocniej. Natomiast z uwagi na to, że teraz no, do tego kościoła nie mam kiedy chodzić, też nie mam nawet możliwości czytać Biblii, co kiedyś bardzo lubiłem robić, ponieważ ten Nowy Testament przeczytałem kilka razy, to niestety ta moja wiara w Boga trochę podupadła, ale myślę, że mogę się określić jako osobę wierzącą. Na pewno nie praktykującą, do tego sobie powiedzieć nie mogę, ale na pewno wierzącą. A czym jest dla Ciebie hasło, które kiedyś w polskim wojsku było no, po prostu wezwaniem wręcz do wszystkiego, co najlepsze? Bóg, honor, ojczyzna. Czy byś wyjął coś z tego, z tych trzech? Więc czym jest dla mnie to hasło? Myślę, że najłatwiej zacząć od ojczyzny, bo ojczyznę mamy jedno, jest nie Polska. I chodzi raczej o to, aby utożsamiać się z Polską i przez tą miłość do narodu chcieć go bronić. Myślę, że honor jest taką cechą charakteru, którą najłatwiej przypisać żołnierzowi, ponieważ taki idealny żołnierz musi bronić swojego narodu, a przy tym, na przykład w czasie konfliktu zbrojnego, zachowywać się w taki sposób, aby dbać o dobro innych, krzywdząc w jak najmniejszy sposób pozostałych ludzi. Czyli tutaj takim honorowym zachowaniem w czasie konfliktu zbrojnego byłoby jak najmniejsze straty w siłach wroga przy jak najlepszym rezultacie, jeżeli chodzi o wynik tego konfliktu zbrojnego. I do tego też się dąży w wojsku, tego też się uczy żołnierzy, aby nie myśleć o walce jako o takim sposobie na jakąś, nie wiem, zemstę, władowanie się. Eksterminację, dokładnie. Tak. Tylko uczy się ich takiego, dlatego po prostu są też te ćwiczenia, aby uczyć żołnierza automatyzmu. Nawet w czasie takiej nerwówki, takiego emocjonalnego szału, on będzie działał automatycznie, więc nie będzie miał czasu teoretycznie nie pomyśleć o zrobieniu czegoś głupiego. No i teraz, jeżeli chodzi o Boga, to myślę, że Bóg jako taka siła wyższa, która nad nami czuwa, miał być dla żołnierzy takich właśnie sytuacjach, kiedy on musi wybrać, kiedy musi podjąć taką decyzję, od której może leżeć czyjeś życie, żeby nawet jeżeli nie będzie nikogo wokół, żadnego żołnierza, żeby miał kogoś, kto go zawsze widzi. To tak się mówi, że Bóg wszystko widzi, więc myślę, że to jest takim, że ta taka siła wyższa jest mu potrzebna jako po prostu człowiekowi do tego, aby stosować się do zasad, których się go uczy. Okej, czyli myślisz, że to jest wciąż aktualne, te trzy słowa? Niestety nie są aktualne, bo z tego co wiem, aktualnie jest honor i ojczyzna. Natomiast myślę, że mogłyby być aktualne. Okej, a wyjąłbyś właśnie któryś z tych słów? Myślę, że z uwagi na to, że aktualnie mamy coraz mniej osób wierzących i to głównie było tym, w ten sposób było to argumentowane, aby już tego Boga nie było w tej przysiędze, to jest taką opcją, jaką bym rozważał, by ten Bóg. Natomiast z mojej perspektywy nie wyjąłbym żadnego słowa z tej frazy. Okej. Powiedziałeś, czym jest dla Ciebie honor? Czy żołnierz Legii ma ojczyznę w takim razie? Tak. Każdy żołnierz Legii ma swoją ojczyznę. I mimo tego, że hasłem Legii jest Legio Patronosta, czyli Legia jest moją ojczyzną, to każdy z nas mimo wszystko identyfikuje się ze swoją ojczyzną. I wiele osób też to oficjalnie manifestuje po prostu w Legii poprzez wywieszanie jakichś chociażby flag nad łóżkiem. To jest takie, wiadomo, to jest takie bardzo proste, ale myślę, że nie ma takiej osoby, która by się jakoś wstydziła swojego kraju. Ja przynajmniej takiej osoby nie poznałem. Natomiast no, co może wydawać się niektórym dziwne, tak? No bo po co wyjeżdżamy z tego kraju, skoro jest nam tak dobrze. No tak. Natomiast nie zawsze ta sytuacja w kraju jest adekwatna do naszych oczu, wobec naszej ojczyzny i ludzi, którzy tam mieszkają, bo często mamy po prostu tych ludzi i jakieś miejsca w tym kraju, a niekoniecznie sposób, w jaki jest na przykład ten kraj zarządzany, czy jakieś tam zasady, które są w tym kraju. Ojczyzny. Dla mnie ważne jest pytanie, bo usłyszałem kiedyś taką definicję polskości. Taką definicję polskości, która mówi o tym, że jest to siła duchowa. To znaczy siła duchowa niezależna od krwi, narodowości, genów, religii. I ta siła nas wybiera. To są słowa poety, słowa Marka Rynkiewicza. Ja byłem w szoku, ale byłem bardzo poruszony tym, bo wydaje mi się, że
jakoś do tej znajomości historii polskiej, którą znam, bardzo mi to pasowało, bo Polska łączyła właśnie języki, religie, narody. Nigdy nie zaniebiła się właśnie czymś takim jak, nie wiem, dzielenie na gorszych i lepszych. Czy zgodziłbyś się z taką definicją polskości, z twojego doświadczenia? Czym jest dla ciebie? To jest trudne definiować. Tak, ale... trudno jest definiować polskość. Natomiast polskość jako siłę, jako taką siłę ducha, tak, myślę, że tak. Myślę przede wszystkim, że każdy kraj ma w sobie jakieś cechy charakterystyczne dla tego kraju. Natomiast na pewno my w Polsce mamy w sobie dużo takiej serdeczności, tak jak powiedziałeś, wobec innych i raczej nie jesteśmy narodem, który dzieli, a takim narodem, który łączy. Łączy się zazwyczaj w takich trudnych chwilach, ale łączy się, nawet jeżeli z pozoru wydajemy się sobie podzieleni. Jak kot z psem, ale mimo wszystko w jakichś wartościach w sumie żyjemy, nie? Dokładnie. No i jako taka siła, myślę tak, że Polacy mają w sobie taką siłę, którą wyróżniamy się na tle innych narodowości. Czy żołnierz powinien służyć jakimś wartościom? Czy powinien tylko wykonywać rozkazy, wiedzieć, czy ma tego dowódcę? Czy powinien mieć taką świadomość tego, że rozkaz może być w pewien sposób... Ja dążę do pytania konkretnego o sumienie żołnierza. Tak. Zaburzać jego sumienie. Tak. Rozumiem. A więc wiem, że tutaj akurat Legia bardzo lubi się Wojska Polskiego, ponieważ z tego co wiem, w polskim wojsku żołnierz ma prawo odmówić rozkazu, jeżeli wydaje mu się on niemoralny lub niezgodny chyba z ogólnie przyjętymi zasadami, i on wtedy odmawia tego rozkazu. Natomiast to, co charakteryzuje Legię, to czym zawsze się wyróżniła Legia, to jest to takie bezwzględne wykonywanie rozkazów. Czyli to, że żołnierz Legii ma wykonać rozkaz niezależnie od tego, jaki by on był. I tutaj myślę, że taka kwestia moralności i kwestia właśnie sumienia schodzi na drugi plan, ponieważ od początku instrukcji, poprzez zadania mniej lub bardziej głupsze, jakby wykształca się w tym żołnierzu taki nawyk wykonywania zadań automatycznie, z automatu. Czyli on słyszy rozkaz i go wykonuje. Wiadomo, że nie zawsze to ma rację bytu i też taki żołnierz, każdy z nas jest człowiekiem, człowiek nie jest maszyną. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nasi podwładni są zautomatyzowani i wykonują te zadania bez żadnego jęknięcia, to w sytuacjach kryzysowych nie wiemy, jak dana osoba zareaguje, co zresztą nieraz już czytałem w różnych książkach, nie miałem okazji widzieć, ale czytałem w wielu właśnie książkach, że kiedyś wyczytałem taką frazę, że podczas walki tylko 15% żołnierzy faktycznie walczy, a reszta bierze albo bardzo bierny udział w walce, albo nie bierze go w ogóle, czyli na przykład się kryje lub ucieka od tej walki, co jest bardzo ciekawe, bo 15% z tych 100 to nie jest dużo. Jeszcze lepsze były statystyki, jeżeli chodzi o ilość oddanych strzałów. Na zbiórce jest 100 osób, tak? 15% z nich bierze udział w walce. Z czego powiedzmy 10% z nich będzie wykonywało swoje zadanie faktycznie dobrze w tym stresie, a więc tych celnych strzałów na miliony będzie kilkadziesiąt. Dla mnie jest ciekawe to pytanie, co by się stało, gdyby taki żołnierz Legii Cudzoziemskiej dostał na przykład zakaz obrony, nie dostałby rozkazu obrony swojego kraju, albo by dostał taki przydział, że nie mógłby obronić swojego kraju. Myślę, że z tego co wiem, że jest tak, że w razie konfliktu zbrojnego w swojej ojczyźnie taki żołnierz ma prawo wrócić do swojego kraju bez swojej woli, jeżeli chce, aby go bronić. I myślę, że z tego chyba powodu też osoby z krajów, w których są konflikty zbrojne, mające jakieś powiązania z Francją, nie są przyjmowane do Legii. Właśnie aby nie było takiej sytuacji, że ktoś będzie walczył przeciwko swoim kolegom. Tutaj zapytamy ciebie trochę o taką głęboką część natury ludzkiej, czyli o sumienie. Czy żołnierz powinien służyć wartościom? Czym kierujesz się, aby zachować równowagę właśnie? Czym jest sumienie żołnierza? Myślę, że przede wszystkim takim zdrowym rozsądkiem. Zdrowym rozsądkiem warto się kierować. Już te osoby, jeżeli chodzi o przyjmowanie do Legii, o żołnierzy, którzy są w Legii, to już są ludzie ukształtowani, to już są ludzie, którzy już mają zazwyczaj powyżej 13 lat, więc oni jakieś swoje charaktery, swoje nawyki, swoje sumienie już mają wykształcone
i może faktycznie Legia może wpłynąć w jakiś sposób na to, że taki żołnierz będzie, będzie bardziej zautomatyzowany i niektóre z tych cech na pewno osłabną, takie jak chociażby, nie wiem, czułość czy troska o innych, czy takie po prostu zestresowanie ogólne. Natomiast myślę, że kieruje się przede wszystkim sobą, stara się też kierować tym kodeksem żołnierza, tym takim siedmiozwrotkowym kodeksem Legii Cudzoziemskiej, ponieważ skoro jestem w wojsku, to nim się przede wszystkim powinien kierować, no ale też, tak jak wcześniej wspominaliśmy, być takim swoim sumieniem i też czasami niektóre rzeczy musimy ocenić sami, jak ja je widzę, i staram się być takim po prostu dobrym człowiekiem. Jak widzę, jakim jesteś człowiekiem, wydajesz mi się osobą zrównoważoną, która ma pewną właśnie pokorę i radość. To są według mnie rzadkie połączenia. Ludzie raczej są albo przerost mają jakiejś radości, jakiegoś szczęścia szczęśliwego, ale nie mają w sobie takiego właśnie takiego głębszych uczuć pokory. Czy powiedziałbyś, że to jest coś, co otrzymałeś? Skąd to otrzymałeś? Czy to jest coś, co otrzymałeś w Polsce, z Polski niby to jakoś wyrosło, czy może w trakcie służby, czy może za granicą? Kiedyś ci się to... Miałeś to... Kiedyś się to zaczyna, coś takiego. A więc, bardzo fajne pytanie, no więc jeżeli chodzi o radość, to myślę, że ona była we mnie od zawsze. Ja jestem taką radosną raczej osobą, zawsze byłem taki pozytywny. I nigdy nie miałem takiej jakiejś większej załamki, nawet jeżeli miałem jakieś tam gorsze chwile, to to było chwilowe. I miałem takie coś w głowie, że muszę iść do przodu po prostu i że jak będzie, to będzie, ale żeby zawsze, nigdy nie miałem tak, żebym powiedział, że moje życie jest złe. Zawsze jak się ktoś mnie pytał, jak tam, zawsze mówiłem, że dobrze, jak się tak głębiej na tym zastanowiłem, to faktycznie było dobrze. Zawsze byłem zadowolony ze swojego życia. A jeżeli chodzi o pokorę, no to myślę, że pokory przede wszystkim muszą porażki. I tych porażek w życiu miałem multum, zarówno na polu sportowym, jak i na takim polu chociażby w związku, czy tam w jakichś relacjach z ludźmi. Więc myślę, że te porażki uczą pokory i pokora na pewno przyszła mi z czasem, ponieważ jeszcze te 10 lat temu nie określiłem sobie na pewno jako osobę, nie podałbym pokory jako jakąkolwiek moją cechę, ponieważ wcześniej byłem dużo bardziej samolotny na pewno, no chociażby przez to, że wszystko robiłem sam. A też jako sportowiec, który przestał trenować sporty drużynowe, skupiałem się tylko na sobie i na swoich osiągnięciach, więc byłem taki samolubny trochę. Też na pewno miałem zawyżone poczucie własnej wartości, przez to, że wydawało mi się, że może robię jakieś rzeczy niesamowite, bo nie znałem ludzi, którzy robiliby podobne po prostu, a później się okazało, że jak człowiek tak wejdzie w internet, tak się trochę porozmawia z ludźmi, wyjdzie do świata, to jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze jesteśmy tacy niesamowici. I myślę tak, że miałem takie poczucie własnej wartości, które było zawyżane przez osoby najbliższe i byłem taki trochę narcyzem, byłem na pewno, byłem taki narcystyczny, więc taka pokora przyszła mi z czasem, ale przyszła jedna porażka sportowa, która nauczyła mnie tego, że jednak nie wyglądam może jak Adonis, tak? Skoro na zawodach nie zajmuję tego pierwszego miejsca. Później takie porażki gdzieś tam na polu siłowym, gdzie się okazało, że wydaje mi się, że tam gdzieś dźwigam dużo, a są osoby, które dźwigają więcej. Później mi się wydawało, że jestem niesamowitym chłopakiem, a się okazało, że jednak nie jestem. I tak z biegiem czasu na pewno te porażki mnie uczyły czegoś i myślę, że to też mi przyszło z czasem, że ta pokora wynikła z tego, że nauczyłem się nie traktować tych porażek jako jest porażka, na pewno się zdarzyło i teraz już będzie tylko lepiej, teraz zawsze będę wygrywał, tylko zacząłem brać lekcje z tych porażek i stwierdziłem, że ta porażka z czegoś wynika. I jak na pewno to spojrzałem, to wynikało po prostu z tego, że nie byłem w tym tak dobry, jak mi się wydawało. Jest jeszcze coś, co ja podziwiam w tym wszystkim, co reprezentuje. Taką kulturę, którą masz. Unikasz przekleństw, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie masz problemu z wypowiadaniem się bez przekleństw, nie? Tak, rozmawiając z cywilami, jak najbardziej. Wyźmie po prostu. Wiem, że żołnierz powinien być też
tak się wydaje, może to jest wyrzeczenie, w jakiś sposób jakoś estetykę jakąś taką. A z drugiej strony tatuaże zawsze kojarzą się z jakimś wyrazem czegoś, czasami są przez niektórych mogą być uważane za wyraz jakiegoś, nie wiem, przeżyć czegokolwiek. Ja u Ciebie może opowiesz o swoich tatuażach. Czym one są wyrażone? Bo są kontrowersyjne cały czas. W środowisku, w którym ludzie Cię mogą oceniać albo, nie wiem, czy to jest jakieś ranienie swojego ciała, albo jakaś słabość, czy cokolwiek. Po co to robić? Nie wiem, w więzieniu się tatuują, nie? Albo nie wiem, co kiedyś takie były teksty, nie? Natomiast przyglądając się bliżej tym tatuażom, to widzę tam ciekawe zapisy. Chociażby słowa Jana Pawła II, tak? To widzę jakieś daty też ciekawe, które mi się kojarzą z wydarzeniami, z Polski przynajmniej. Więc może opowiesz nam coś o tych tatuażach. Co one dla Ciebie znaczyły, kiedy się zacząłeś tatuować? Po co? Więc zacząłem się tatuować 3 lata temu. Tak, 3 lata temu. I ciekawe, większość moich tatuaży, tak 80%, wykonałem w tutaj roku, czyli to było bardzo szybko. To nie był tatuaż, z którymi dużo myślałem. Natomiast fakt jest faktem, że miałem wcześniej mniej więcej zaplanowane, że chciałbym mieć kiedyś tatuaże, fajnie było mieć kiedyś tatuaż. I gdy przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że w sumie teraz mogę ten tatuaż zrobić, to był też taki moment, to było niedługo po wstąpieniu do Legii, więc to był taki czas w życiu, kiedy podejmowałem jakieś decyzje, które miały potem rzutować na całe moje życie. I sobie wiadomo, tatuaż jest jedną z takich decyzji, ponieważ mówiąc przez tatuaże nie możemy zdobyć czasem, nie możemy pracować w miejscu, w którym byśmy chcieli pracować, też trzeba takie przyjąć pod uwagę. Więc myślę, że to mnie tak, że takim impulsem do tego było to, że podejmowałem cały czas w swoim życiu takie decyzje i to była taka jedna z nich, żeby się zacząć tatuować, a jak ja już coś zaczynam, to zawsze się w to angażuję tak mocno, więc nie wiedziałem, że na to, że się nie skończy tego, byłem pewien i też to nie było tak, jak dużo osób mówi, jeżeli chodzi o tatuaże, że oni zrobili jeden, to jest jak nauk i później robili kolejne. Ja wiedziałem, że ja będę miał dużo tatuaży i wiedziałem też, jakie to będą motywy. Wiadomo, nie dokładnie, że to będą tatuaże, ale wiecie, jakie to będą motywy. A więc moje tatuaże, jeśli chodzi o motywy moich tatuaży, no to może zacznę od dłoni, bo one są takie często bardzo widoczne. No to na kościach mam napisane tata i mama. No i przy mamie mam róże, a przy moim tacie mam koronę. No to tam mi się tak, pierwsze skojarzenie z tatą to była właśnie korona, tak, a skojarzenie z mamą to róża, bo taka delikatna, ale też ma kolce, także pasuje jak najbardziej do mojej mamy. A więc jeżeli chodzi o dalsze motywy, to tutaj na lewej ręce mam motywy związane z wojskiem. I tutaj ta ręka symbolizuje ten marsz, który odbyłem na 50 instrukcji. No i po tym marszu mogłem się tak oficjalnie nazwać legionistą. Z tego właśnie powodu tutaj jest to wydarzenie. Na koniec jest symbol Legii, czyli właśnie ten płomień Legii razem z moim numerem, z Legii, który otrzymujemy w Legii. Tutaj na drugiej stronie ten tatuaż powstał właściwie na końcu, najpierw był ten. No i ten tatuaż jest symbolem Legii Rzymskiej wraz z frazą Novum Nis Moriar, czyli wszystko umrę. To dalej taka moja część tej narcystycznej natury, która sprawiła, że sobie to wytatuowałem. I ten cytat dopiero powstał na koniec kończenia tej ręki. No i właśnie to jest cytat Jana Pawła II, w którym oczywiście jest błąd, bo ja ten cytat słyszałem często od mojej mamy. No i tutaj moja mama mnie go przedstawiała jako wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wiem, że oryginalnie ten cytat różni się jednym słowem. Nie wiem, czy to nie jest słowo nawet, bo powinno być chyba inne słowo tutaj. Natomiast jego wytatuowałem tak, jak słyszałem zawsze od mojej mamy, więc nie mam problemu z tym, że to jest błąd. Mam tego świadomość. Nie zauważyłbym tego błędu. Mi się wydawało, że to też sens jest chyba zachowany. Czyli bardzo mi się podoba ten czyli po prostu, jak widzę, rzutować na całe życie mają one. Widać, tak, można one z niego czytać swoją historię. Tu jest jakaś wojna jeszcze, tu jakieś samoloty widzę. Tak. Jeżeli chodzi o drugą rękę, no to właśnie tutaj już opisałem ten pierwszy tatuaż. No i ta ręka miała być w motywie patriotycznym, czyli w motywie Polski, ponieważ mimo tego, że mieszkam we Francji na co dzień i że jestem żołnierzem w innej armii, to czuję się mocno Polakiem, czuję, że moje korzenie są polskie i też
leki mimo wszystko jakoś te narodowości mają znaczenie, chociażby przez to, że opisując daną osobę między sobą, zaczynamy od tego, skąd on pochodzi. No tak, więc mówimy na przykład ten Serb, ten Polak, ten ktoś tam i ten ktoś już wtedy wie. Później tam dochodzą jakieś cechy wyglądu, no i że to jest właśnie ta osoba, no i zawsze też na tej narodowości. No więc tak kończę, tutaj te symbole są polskie, tutaj jest husarz, tutaj mam żołnierzy wyklętych razem z wilkiem, wilk w lesie, taki bardzo popularny motyw. Oprócz tego mam tutaj Polskę walczącą, którą umiem rozpoznać tylko Polacy, ponieważ wszyscy myślą, że to jest Kotwica. No bo tak też zostało uczniono, rozmawiam datą urodzin. Tutaj mam daty, moment, w którym Polska i Polski nie była na mapie. Tutaj mam taki symbol wojny, no i to też właśnie dotyczy tych rozbiorów. Właśnie dziecko z misiem patrzące na samoloty, które rzucają bomby. Więc to jest ten drugi motyw. Oprócz tego mam jeszcze wydzierane plecy w klimacie rzymskim, ponieważ interesuję się przede wszystkim kulturą starożytnego Rzymu bardziej. No i też z racji tego, że zawsze robiłem historię, to też jakimiś tam wydarzeniami, które miały wtedy miejsce. A klatka jest tutaj po lewej stronie, mam dużo osób się pyta, dlaczego orła mam po prawej, a nie na sercu. No wynika to z tego, że skoro motyw polski mam z prawej strony, to też jest orzeł z prawej strony, a skoro motywy takie życiowe mam z lewej, to też czacha jest po lewej. Natomiast ciekawi mnie, czy słyszałeś o kondotierach, polskich najemnikach walczących w obcych krajach, na przykład z komunistami. Zaraz zapytam o konkretną osobę, ale najpierw zapytajmy o bohaterów. Czy masz wśród nich jakiś autorytet, jakiegoś człowieka, którego szczególnie podziwiasz? Myślę, że na pewno słyszałem o osobach walczących w innych armiach, chociażby z komunistami. I wiem, że dużo Polaków walczyło chociażby z armią Napoleona przeciwko Rosjanom. Więc o takich osobach historycznych mam pojęcie, mam świadomość, że takie osoby istniały. Niestety nie mogę wskazać żadnego bohatera, nie będę go też teraz wspomniał. Okej, a na razie wśród bohaterów, których już znasz, takich generalnie, nie tylko z polskich armii, czy masz jakiegoś swojego bohatera, osobę, którą szczególnie podziwiasz, czy za jakieś dokonanie, w jakiś sposób zabrać im pamięci? Mówimy tutaj o osobach z Polski, tak? O polskich bohaterach. No, to myślę, że wiem, że to pytanie później padnie i wcale nie wspominam o tej osobie dlatego, że później będzie dotyczyło jej pytanie, tylko faktycznie jest, jeżeli miałbym wskazać na osobę, to byłby to Witold Pilecki. Tak, Witold Pilecki według mnie jest takim autorytetem, ponieważ walczył w dwóch wojnach i sam poszedł do obozu po to, aby zebrać informacje, później pojechał do Anglii. Więc jak najbardziej jego wskazał mnie jako taką pierwszą osobę. Nie pojechał, poprawka, dla wszystkich słuchających gimnazjalistów, żeby nie oblali. On, według mojej wiedzy, to po prostu przekazał raport. Znaczy, więc przekazał informacje, tak, władzom angielskim, które to zignorowały, czyli aliantom. Natomiast myślę tak, że on byłby taką pierwszą osobą, która przyszła do głowy. Myślę, że też generał Haller chociażby jest takim fajnym bohaterem. Mieliśmy kilku fajnych generałów, którzy naprawdę sporo osiągnęli. Generał Nil chociażby, no są na pewno z takich żołnierskich autorytetów, ich jak najbardziej bym wymienił, pierwszy mi przyszedł do głowy. A takie oddanie się do obozu koncentracyjnego oceniłbyś jako odwagę czy jako głupotę? Bo niektórzy mogą tak to oceniać. Myślę, że jako odwagę, ponieważ myślę, że nie można powiedzieć, że to było jego obowiązkiem. A przecież to jest piekło, przecież on do piekła poszedł po prostu. Tak, myślę, że na to wynika z takiego bardziej żołnierskiego obowiązku, jakkolwiek to zabrzmi, że wiadomo, jako żołnierz na pewno był oddany swojej ojczyźnie. No biorąc pod uwagę w to i w tych walkach brał udział, to myślę, że można to stwierdzić z całą pewnością. Więc myślę, że on się czuł na siłach przede wszystkim, jeżeli wykonywał taką akcję. Sam fakt tego, że udało mu się zdobyć i uciec, sprawia, że na pewno można stwierdzić, że to działanie było zaplanowane, że jako żołnierz to zaplanował i że wykazał się na pewno odwagą, ale też takim honorem po prostu. Jako właśnie taki był honorowy, bo chciał pomóc swojej ojczyźnie i właśnie przez to poszedł do obozu. A słyszałeś, że był też poetą, że pisał poematy? Ja wiem na pewno, że on w swoich listach i w swoich raportach on często używał tych
teraz tutaj wychodzi tego to, że już dawno nie jestem w szkole, natomiast mam na myśli to, że te pierwsze początkowe litery zdań, one się składały w szyfr. Czyli nie wiem, jak ktoś mówić ładnie po polsku, jak to ładnie powiedzieć. Nie wiedziałem. Wiem, że takie coś miało miejsce. Zapomniałem tej nazwy polski, pewnie tak ktoś w komentarzu napisze, jak to się nazywa. Natomiast tak, na pewno miał duże pojęcie, skoro takie rzeczy robił. O jego poezji nie słyszałem, natomiast o tym akurat tak. Był oprócz tego ziemianinem. Tutaj warto po prostu o nim jeszcze wspomnieć, jako hołdzie do wszystkich osób, po prostu bohater polski. Był ziemianinem, był po prostu duszą związanym właśnie z polską ziemią, z dworkiem, stracił dworek i osobą niezwykle ciepłą z tego, że był żołnierzem, więc to jest dla mnie też godne podziwu, że Rambo to nie jest po prostu człowiek pozbawiony duszy i sumienia. A często jest tak, że właśnie osoby, które z pozoru wykazują cech takich, które byśmy nadali żołnierzowi idealnemu, są tymi najlepszymi żołnierzami. Ponieważ to te takie niekonwencjonalne cechy sprawiają, że on w tej armii się wyróżnia i potrafi pokazać coś, czego inni by nie zrobili, ponieważ idą do wojska z myślą, że ja się do tego nadaję, a to jest ta osoba, która myśli, że się do tego nie nadaje, najbardziej by się w tym wojsku wykazała. To jest super ciekawe. A co myślisz, już idąc tak tropem tych ocen o powstaniu warszawskim? Czy ono powinno wybuchnąć? Niektórzy mówią, że w ogóle bez sensu, to nawet historycy mówią, że... To jest bardzo trudne, kontrowersyjne pytanie, bo to w zasadzie cywile częściowo byli, uczestniczyli w tym, nie? Ale z punktu widzenia żołnierza, jakbyś to ocenił? Z punktu widzenia żołnierza? Ty możesz tak zawsze powiedzieć, a dostałbym rozkaz, to bym poszedł, ale... Jakbyśmy się spróbowali zagłębić tak właśnie, głębiej to... Nie jak żołnierz Legii Cudzoziemskiej, który, nie wiem, właśnie mówi, że nie za bardzo musi oceniać rozkazów, tylko żołnierz właśnie polski, który musiałby ocenić. Dostałem ten rozkaz i teraz pytanie, czy to ma sens iść bez broni tak naprawdę, nie wiem, z kamieniem w ręku i mam sobie zabrać pistolet od Niemca? Myślę, że z takiego taktycznego punktu widzenia jako żołnierz, takie działanie, jeżeli bym dowódcą, nie miało sensu, no bo to jest prawda. I jeżeli miałbym wybór, jeżeli byłbym takim dowódcą, na pewno uświadomiłbym tych ludzi i warto też uświadamiać osoby, które walczą, o tym, jakie ryzyko ponoszą i o tym, że takie działanie jest albo z góry skazane na niepowodzenie, albo jest bardzo nikła szansa, że się może udać. To jest ta pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. A druga jest taka, że pewnie słyszałeś wypowiedź na ten temat pana Bogusława Lindy bodajże, który powiedział chyba, że użył słów... Użył słów takich mocno, takich niecenzuralnych, aby się do tego odnieść, natomiast skrótowo chodziło o to, że po prostu ci ludzie już byli tak zmęczeni tym wszystkim, tak zmęczeni tą sytuacją, tą okupacją radziecką, byli pod tak dużą presją, tak źle się z tym czuli, że dla nich to właściwie nie miało znaczenia. Oni chcieli po prostu pokazać, że dalej walczą, chcieli zrobić, nawet jeżeli wiedzieli, że te szanse są nikłe, cokolwiek, aby o tą polskość zawalczyć. Myślę, że to trzeba mieć też na uwadze, że ci ludzie nie działali w sposób logiczny i przemyślany, tylko oni już byli pod taką dużą presją w czasie takiej traumy związanej z wojną, że chcieli po prostu spiewać o tą wolność zawalczyć. Myślę, że można porównać to do tego, jak na przykład osoby, nie wiem, znajdują się w czasie napadu, tak, pod presją cały czas i koniec końców ktoś znowu wybucha i próbuje uciec, tak? No i ona najpewniej, mając świadomość tego, że ta osoba ma broń, by tego nie zrobiła. Ale już jest tak zestresowana tą sytuacją, że to zrobi cokolwiek, aby uciec, tak? Myślę, że takiego okupanta można porównać do takiego zdarzenia. Jestem zestresowana, to jest trochę spłycające, ale też poniżona po prostu. Tak, dokładnie. Po prostu odzyskać w ogóle wartość siebie, jak poczucie siebie. Jak cały świat się odwrócił ode mnie, jeszcze oskarża mnie, że jestem tchórzem, walczyłem pierwszy, mój kraj pierwszy jako jedyny walczył, a mój kraj jest nazwany tchórzem, to... Oczywiście można sobie wyobrazić, tak, że... A co do samego stresu, to tutaj tak się odniosłem, właśnie zauważyłem, że w Polsce takie słowo, że ktoś jest zestresowany, czy na tego słowa sporo nadużywamy ogólnie, bo stres właściwie jest wszędzie, tak? Dzieci się stresują też w szkole, ale też warto pamiętać o tym, że stres może mieć bardzo duży wymiar i dużo osób właśnie utożsamia stres jako taki stres przed egzaminem, ale stresem jest też to, jak ktoś cię okupuje i w każdej chwili może stracić życie. To jest taki według mnie mocniejszy stres, o którym ludzie zapominają, że słowo stres może mieć różny wymiar. To jest sama możliwość wystąpienia zagrożenia. Dokładnie, która jest mniejsza lub większa. I ktoś może po prostu, wiedząc o tym, że może na ciebie to wywrzeć, po prostu wykorzystywać to przeciw tobie. Cię stresować.
Czyli można by teraz się zapytać Ciebie z perspektywy takiego czasu. Minęło oczywiście powstanie, jesteśmy tutaj, jesteśmy, jest Polska taka, jaka jest. Czy jest coś takiego jak żołnierz, w sensie duchowa forma, duchowy wyraz żołnierza? Tu mam na myśli coś takiego, co sprawia, że nasze wartości mogą być przekazane dalej następnym pokoleniom. Tym, które będą się uczyć historii, właśnie przez takie czyny, jak te powstanie, będzie to po prostu plusować. To jest taka postawa. Myślę, że te wydarzenia tego powstania uczy przede wszystkim tego, żeby się nigdy nie poddawać. Tutaj właśnie, żeby się nie poddawać, tak? Never give up, tak? Magiczne never give up. Natomiast faktycznie to uczy tego, aby się faktycznie nigdy nie poddawać, żeby nigdy nie tracić tej nadziei przede wszystkim, tak? Żeby nie tracić tej nadziei na to lepsze jutro. I to uczy takiego cierpliwości, zacznijmy od tego, tak? To uczy takiej cierpliwości. Uczy też takiej właśnie woli walki, siły ducha, takiej duchowości, tak? Tego, żeby po prostu nie zataczać się, nie upaść, tylko cały czas próbować wstać, tak? Wiadomo, że oni ten moment nie wykorzystali go dobrze. Oni mogli zaczekać z tym, mogli zaplanować to inaczej. Natomiast spróbowali. Ważne jest to, żeby w ogóle spróbowali. I dla mnie takie podjęcie próby i to, aby w ogóle podjąć próbę, jest dużo lepsze niż nie podejmowanie tej próby w ogóle i trwanie w takiej beznadziejności. Takie jest moje zdanie i to na pewno uczy tego, aby się po prostu nie poddawać, jakkolwiek to zabrzmi. Okej. Czy słyszałeś, wracając do bankotierów polskich najemników, o Rafale Ganganowiczu? Niestety nie. Polecam w takim razie książkę, tobie wszystkim. Możliwe, że pojawi się w napisach. Tytuł wklejmy, Kondotierzy. Bo mnie ta książka, jego historia, opowieść, on też sam nie chciał tego spisywać, jego przekonali, żeby to spisywał. Jest moim zdaniem warta w ogóle jakiegoś filmu, czy po prostu szerszej wiedzy. To jest po prostu człowiek, który... Ale jeśli o nim słyszałeś, to przy jakiejś okazji będziemy mogli jeszcze o nim porozmawiać. Dobrze. O pierwszą książkę. Gdybyś chciał, to mogę Ci tam książkę sprezentować. Jasne. Są różnice, bo słyszałem, że w jednym z wywiadów mówiłeś o pewnych różnicach między narodowościami. Czy są różnice, więc teraz zapytam właśnie o tego, są różnice wśród żołnierzy różnych narodowości, bo na przykład nie wiem, żołnierz jakiegoś innego narodu i on zachowuje się w jakichś sytuacjach inaczej, przewidzisz, że on się jakoś inaczej zachowa, czy ma jakieś inne cechy? Jeśli chodzi o takie ćwiczenia i jakieś takie odniesienie się do żołnierzy innego narodu, chciałbym powiedzieć o żołnierzach polskich, natomiast ja z takimi żołnierzami polskimi, oprócz moich znajomych, nie mam na co dzień do czynienia. Słyszałem dużo wiele o mentalności, natomiast już nieraz się w życiu przekonałem, że to, co słyszę, a rzeczywistość może być rzeczywiście różna, więc do żołnierzy polskich może nie będę się odnosił, bo wiadomo, że każdy jest inny. Natomiast jeżeli chodzi o narodowości właśnie w Legii i żołnierzy i jakieś specyficzne zachowania do niektórych narodowości, to wydaje mi się, że na pewno są narody mniej lub bardziej życzliwe. Jeżeli chodzi o zachowanie się, tak z całą pewnością mogę stwierdzić w 90%, jak zachowa się osoba danej narodowości w danej sytuacji, w niektórych sytuacjach, ponieważ uważam, że mentalność większości ludzi z niektórych krajów jest podobna. Jest podobna mentalność i podobna kultura, bo to też dużo od kultury zależy, jak zachowa się dana osoba. Chociażby, nie wiem, tylko najprostszy przykład, zachowanie przy stole, tak? Gdzie całkiem inaczej zachowują się ludzie przy stole w Azji, a inaczej we Francji, a jeszcze inaczej w Polsce. Niektóre rzeczy, które byłyby u nas nie do pomyślenia, jak najbardziej tam przejdą. To taki najbardziej prozaiczny przykład. Natomiast jeżeli chodzi o samo wykonywanie zadań i stosunek do tych zadań, on też ma duże znaczenie, ponieważ
są narodowości i są kraje, których nie ukrywajmy, ludzie nauczeni są innej pracy i inne mają podejście do pracy typowo fizycznej lub pracy takiej, która może niektórym krajom, na przykład niektórym osobom z niektórych narodowości uwłaczać, a inne mają podejście osoby, które są z tych krajów bardziej rozwiniętych, no i takiego zadania raczej się nie podejmą lub będą miały duże opory, aby się tego zadania podjąć, tak? Więc myślę, że tak, że można stwierdzić jednoznacznie, mogę jednoznacznie stwierdzić, jakie zadanie powierzyć jakiej osobie. Mhm. Jakich cech nie lubisz, cech narodowości? Jakich nie ufasz? Są takie. Myślę, że na pewno nie lubię, jak ktoś jest zarozumiały, jak ktoś traktuje z wyższością osoby z innych krajów. Ja nigdy mi się nie zdarzyło, żeby osoby z jakiegokolwiek kraju, niezależnie od tego, jaką mam wiedzę o tym kraju, oceniać od razu w taki negatywny sposób. Bardzo też nie lubię rasizmu i naprawdę denerwuje mnie to i to jest jedna z takich rzeczy, na które zwraca większą uwagę. Nie lubię wyśmiewania się przede wszystkim, a są takie narodowości, są osoby z niektórych krajów, które bardzo lubią się trzymać razem, tworzyć takie grupki i jakoś negatywnie być nastawionym do osób z innego kraju. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że mimo wszystko w Legii na przykład znajdują się Chorwaci i Serbowie, a oni ze sobą nie mieli na tle historycznym dobrych stosunków, więc między nimi także często są takie niesnaski. Natomiast to też dużo zależy od osoby. I tak, na pewno nie lubię, jak ktoś jest taki samolubny, taki... Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś się cieszy ze swojego pochodzenia, że ktoś jest dumny z tego, skąd pochodzi, bo sam jestem z tego dumny. Natomiast ja nigdy nie odnosiłem się negatywnie do osób z jakiegoś kraju, gdyż bardzo nie lubię, jak ktoś, na przykład jakiś Polak mi opowiada o jakichś osobach z innego kraju i widzę, że on jest negatywnie do nich nastawiony nie przez to, jakimi one są osobami, tylko przez to, skąd pochodzą. Tak to je z góry w jakiś tam taki stereotypowy sposób. Okej, to mnie też bardzo dziwi właśnie, bo i ciekawi. Bo przecież my jako Polacy to nie mamy takiej historii i tradycji właśnie takich uprzedzeń. Raczej gdziekolwiek się pojawialiśmy, to gdziekolwiek się pojawialiśmy, czy to na przykład, nie wiem, był taki film dokumentalny, mogę też polecić w napisach, o tym jak polscy żołnierze pojawili się w Afryce, z Berlii po prostu przenieśli się tam. I oni normalnie żyli z autochtonami, z mieszkańcami tam. Ich dzieci się bawiły razem, oni pomagali sobie, szkołę założyli Polacy. Anglicy patrzyli na nich i mówili: biały człowiek nie chodzi, biały człowiek jeździ, nie? W ogóle nie było dla nich do wyobrażenia. Czy dzisiaj to się zmienia, że miesza się, że... Czy mam wrażenie, że dziś my Polacy to zatraciliśmy, takie poczucie właśnie życzliwości, jak powiedziałeś, do wszystkich, że bierzemy przykład jakby, albo nie bierzemy dobrego przykładu z przeszłości. Myślę też, że przez ten dostęp do informacji, który teraz jest, nie tylko do internetu, ale też do telewizji, wiele osób, nie chcę powiedzieć, że mniej inteligentnych, ale takich mających zamknięte horyzonty i nie potrafiących przede wszystkim wybierać informacji i czy tam traktować informacje z dystansem, bierze takie stereotypy bardzo do siebie. W sensie, no widzi jakieś tam zamachy, widzi kraj, z którego pochodzi dany zamachowiec i ona już utożsamia osobę z tego kraju, każdą inną osobę będzie utożsamia z tym zamachowcem. Czyli to są takie właśnie głupie stereotypy, które często ludzie nabywają. I to jest często takie, na przykład ja znałem osoby, po prostu przykład, poznałem kilka osób, jak nieraz mi się to zdarzyło spotkać ich w cywilu i spotkać się na przykład z ich przyjaciółmi, z ich rodziną, i oni tacy nie są, ich przyjaciele jak oni są i ja wiem, że oni to nabrali w Legii, oni to nabrali w wojsku i słuchając jakieś inne osoby albo kolegując się z kimś, kto ma podobne poglądy i on ich tego rasizmu nauczył, oni po prostu przez słuchanie tych osób zaczynają myśleć podobnie jak oni, nie potrafią tak wybiórczo traktować tego, co dana osoba mówi, tylko żeby się albo tego sobie przypodobać, albo żeby samemu sobie zbudować jakiś światopogląd, biorą sobie światopogląd kogoś innego i z nim się utożsamiają. Poczuć się lepiej, że ja jestem, należę do jakiegoś plemienia tego, to tak, lepiej, tak? Dokładnie. Właśnie dlatego pytałem też o polskość, która mi się wydaje dobrze rozumiana, jest raczej rzeczą ponadnarodową, jakąś siłą duchową, która łączy. I teraz właśnie tutaj jest coś, takie moje kluczowe pytanie, takie właśnie, które chciałem zadać. Bo wydaje mi się, że Francja ma chyba lekką tradycję właśnie takich krwawych rewolucji, grabieży, niewolnictwa, kolaboracji nawet z Niemcami. No i pytanie, czy służba takiemu krajowi, bo w sumie przez Legię służy, to nie jest
w jakiś sposób uwłaczająca? Jak ty do tego podchodzisz? Myślę, że nie, ponieważ uważam, że każdy kraj ma jakieś swoje, ma coś za uszami, tak? My też czasami lubimy wierzyć, że tylko my byliśmy napadani i tylko my się broniliśmy, a będąc chociażby w miejscu, gdzie jest dużo obcokrajowców, czyli na przykład w Legii, można się łatwo dowiedzieć o tym, że Polska także uczestniczyła w jakichś tam konfliktach zbrojnych, które nie były do końca w porządku. I też wiadomo, że każdy kraj przedstawia historię po swojemu, ale uważam, że warto posłuchać ludzi z innych krajów, na przykład Czechów, na przykład Ukraińców, którzy w swojej historii, jakby ucząc się historii u siebie, też mają jakieś inne informacje o Polsce, których ja albo nigdy nie słyszałem, albo które były przedstawiane w inny sposób. Jeżeli ktoś ma oczywiście taki otwarty umysł, to albo sobie to sprawdza te informacje, tak jest najlepiej sobie je sprawdzić po prostu, co jest faktem historycznym, a co jest czyjąś opinią albo czymś, co usłyszał. Próbą zrównania też jakichś swoich poczucia jakiegoś takiego, na przykład nie wiem, w przypadku zbrodni wołyńskiej mogę sobie wyobrazić Ukraińców, że chcieliby powiedzieć, że ten sąsiad, którego mu zamordowali, tak, to dziecko, to ono tak naprawdę wcześniej ich zaatakowało, no to mogę sobie wyobrazić. Tak, dokładnie. Więc jest na pewno, to też trzeba pewnie rozróżnić. Czy teraz, jakbyśmy spojrzeli na postawę człowieka, mówiliśmy o tym, że cechuje cię taka właśnie skromność, taka wynikająca z wielu ciężkich porażek, które ciebie nauczyły czegoś, czy nie jest tak też właśnie z narodami, że jeżeli naród się staje zbyt, jakby to powiedzieć, arogancki, wtedy zaczyna być taki, no, nazistowsko taki po prostu... Tak, dokładnie. Komunistyczny. Komunistyczny. Chcący narzucić po prostu swoją wyższość nad moralną. Czy czujesz, że coś takiego może być w tych krajach właśnie... Czy w jakimś kraju widziałeś, czy wśród jakiegoś ludzi narodowych widziałeś takie zagrożenie? Taką arogancję. W jakichś krajach? Arogancję? Może wśród Polaków, nie wiem, którzy spotkałeś? Może Polacy tacy wśród są? Polaków? Myślę, że Polacy nie, raczej nie są tacy, nie spotkałem też osoby, które by jakoś źle mówiły o naszym kraju, natomiast też nie mamy zwyczaju go wychwalać w niebogłosy, raczej mówimy po prostu jak jest. Ja zawsze, gdy mnie ktoś pyta o Polskę, mówię, że szczególnie Francuzi, bo oni mają bardzo stare informacje, jeszcze ci starsi Francuzi to już w ogóle mają bardzo stare informacje na temat Polski i dalej myślą, ale że... Ale król Mieszko czy trochę lepiej? Tak bardziej komuna, takie coś, że utożsamiają nas bardzo z tymi państwami, tak, bardziej na wschodzie. Tak. Natomiast zawsze mówię, że faktycznie te 20 lat temu w porównaniu do Francji żyło się na pewno dużo gorzej. Nawet gdy ja wjeżdżałem do Legii, to już nie było tak źle, ale było trochę gorzej, ale ja zawsze mówię, że ta sytuacja się jakoś poprawia, no bo też staram się dozować te informacje, które otrzymuję od osób niezadowolonych z mieszkania w Polsce i tak patrzeć też trochę informacyjnie, tak, chociażby obserwować tutaj Polskę, jak ktoś wjeżdżam i tak sobie sam sobie uświadomić, czy to idzie do przodu, czy nie. Więc zawsze mówię, że ta sytuacja się poprawia, że mówię, że jakoś tam się rozwijamy bardziej i że może idziemy w tym kierunku, gdzie dokonimy kiedyś te państwa właśnie zachodnie. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które mi zadałeś, czy zauważyłem, że jakiś kraj jest taki bardziej narcystyczny, to wydaje mi się, że z mojego doświadczenia najbardziej narcystyczni są Rosjanie, choć spotkałem też takich, którzy byli bardzo niezadowoleni to dużo zależy od tego, gdzie kto mieszka, natomiast oni też się mocno utożsamiają swoim krajem. No i też słusznie mówią, że Rosja jest potęgą, no bo Rosja jest potęgą, więc słusznie to też mówią, z tym się często tak mocno afiszują. Natomiast oprócz Rosjan, myślę, że Francuzi, Francuzom też często wydaje, że Francja jest trochę centrum świata, że w sumie to ten angielski to taki jest potrzebny, że francuski też byłby fajny i że można by do tego wrócić, kiedy wszyscy mówili po francusku, że duża większość mówiła po francusku. Także myślę tak, że bardziej bym mówił ci Rosjanie też i raczej Francuzi.
10 ostatnich pytanek. Super nam idzie, jak na poligonie, że strzelamy do ciebie trochę. No to teraz, jak już rozmawialiśmy trochę o różnicach między narodami, o wartościach, to teraz, czy rozróżniłbyś coś takiego jak polska religijność? Czy jest coś takiego religijność? Religijność inna, ma jakiś inny charakter, inaczej się objawia, czy jest w ogóle... Wśród żołnierzy. Czy ma jakieś cechy, które są może bardziej, może są wartościowe, warto je przenieść, zaproponować komuś? Bo mówiliśmy też o tym, że jest coś takiego, co jest warte, co daje żołnierzowi pewną równowagę, mam wrażenie. To mówiłeś o tym, że jest coś takiego jak Bóg, który daje pewną równowagę, że jest sumienie żołnierza. No to pytanie, mówiliśmy, że też, że polscy żołnierze mogą podejmować pewne decyzje. To mam wrażenie, że się z jakiejś tradycji wywodzi z Polski. No to pytanie, czy jest coś takiego jak religijność, którą możemy właśnie rozróżnić i jest ona czegoś tak. To jest trochę pytanie do księdza, ale z punktu widzenia żołnierza, mam wrażenie, że żołnierz ma trochę dużo może mieć wspólnego z tym zawodem duchowym. W pewnych kontekstach na pewno niesie jakąś moralną wagę w swoim zawodzie, nie? Więc co? Rozumiem. A więc wydaje mi się, że taką, jeżeli chodzi o taką religijność, to przede wszystkim warto mieć na uwadze to, że większość religii, przynajmniej takie, które ja znam, religijność objawia się w tym, że ktoś stara się być dobrym człowiekiem. A więc takie bycie dobrym człowiekiem ma dużo wspólnego z honorem, pozorom, ponieważ bycie honorem, tak jak już wcześniej wspominałem, polega na tym, abyśmy umieli wykonywać nasze zadania jako żołnierz i przy tym jak najmniej ponosić strat, czy to w ludziach, czy to w jakichkolwiek innych, czy to zabytkach kultury, czy to pojazdach i tak dalej, ale ponosić jak najmniejsze straty i moralne, i takie o wymiarze fizycznym. Więc myślę, że duchowość jako takie pojęcie takiej dobroci warto było mieć na uwadze, taką religijność w pojęciu tego, że bycie religijnym to poniekąd bycie dobrym człowiekiem. I co ważne, też być tak religijnym, aby umieć szanować inne religie. Ponieważ to też często widzę i myślę, że to jest chyba taki trochę problem w Polsce, że często wydaje nam się, że z uwagi na to, że my wierzymy, że nasza religia jest tą jedyną słuszną i że nie ma innych religii i nawet nie dopuszczamy do siebie takiej możliwości, że ktoś inny może też być dobrą osobą, może też mieć fajny kodeks własnych wartości, być dobrym człowiekiem, mimo tego, że wierzy w innego Boga. No i myślę, że naszym takim dużym problemem, jeżeli chodzi w Polsce o religijność, jest to, że my na przykład słyszymy islam i od razu myślimy terroryści, od razu utożsamiamy tę wiarę jako z czymś złym. A też warto wziąć pod uwagę to, że nie wszyscy, że ta wiarę każdy interpretuje po swojemu. Taka jest prawda, że tak samo w Polsce ludzie różnie interpretują niektóre nakazy i zakazy, tak samo również w innych religiach ludzie różnie interpretują religię. I każdy tę religię może interpretować na swój sposób. I pytanie, co on z tym robi? Czy on chce być, czy on interpretuje to w dobry sposób i stara się być dobrym człowiekiem, czyli interpretuje to na korzyść, czy interpretuje to po swojemu i łapie jakieś takie, łapie tylko za takie słówka po to, ale do własnych celów, po to, aby wykorzystywać do własnych celów. Wróćmy trochę od tych spraw religijnych do innych. Jaką drogą jest dla ciebie wojsko, bo nie znajdujemy u ciebie takich, jakby to powiedzieć, wad narcyzmu współczesnego świata, takich jak sztuczność, kompleksy. Po prostu nie rozczulasz się eksponując ciało, czy bez tatuaży byłbyś takim samym człowiekiem? Myślę, że tak. Myślę, że wartości, które mam w sobie, mimo tego, że okazuję je zewnętrznie poprzez tatuaże, one pozostały we mnie tak czy siak, dalej byłbym tym samym człowiekiem. W ogóle co ciekawe, to może wydawać się większości ludzi dziwne, ja tak na co dzień nie zauważam tych tatuaży, ja ich nawet się nie staram eksponować, więc na pewno do tatuaży przywiązuję dużo mniejszą uwagę niż do mojej sylwetki. Jakkolwiek to zabrzmi, ja nawet tych tatuaży czasem nie zauważam. Więc jeżeli chodzi o moje wartości i to, czy je jakoś w ten sposób wyrażam poprzez tatuaże, to tak, na pewno tatuaże pokazują, jakim jestem człowiekiem, natomiast one nie pomagają mi jakoś w utrzymywaniu tych wartości, czy te wartości nie wzrosły, czy zmalały przez to, że je mam. Okej. Dobra, a teraz o myśleniu żołnierzy. Mi jest bliski temat jako człowiekowi zaangażowanemu w kształcenie myślenia naukowego
temat fizykowi. To jest bliski temat myślenia właśnie. Pytanie jest takie, czy żołnierz powinien u siebie myśleć krytycznie, oceniać jakieś sytuacje. Trochę to się kłóci z tym, co mówiłeś o Legii, że w Legii rozkaz to rozkaz. W polskim wojsku nie. To jest twoim zdaniem, jak to powinno być? Czy powinien myśleć krytycznie, czy nie? Uważam przede wszystkim, że jeżeli chodzi o myślenie, to wojsko, a tym bardziej Legia bardzo ogłupia, bo ona właśnie uczy, żeby nie myśleć. I w pewnych sytuacjach rzeczywiście prościej jest nie myśleć, bo jeżeli za dużo myślimy o tym, co robimy, na przykład zbierając wodę sznurówką z podłogi, to rzeczywiście to życie może nam się wydać beznadziejne, więc czasem warto nie myśleć po prostu. Podobnie przy jakiegoś innego rodzaju karach, czy chociażby przy jakimś tam ciężkim treningu fizycznym, czy chociażby psychicznym, warto po prostu się odciąć, nie myśleć. I tak się też często właśnie mówi, że warto się trochę wyłączyć. Więc faktycznie wojsko bardzo głupia. Wojsko głupia przede wszystkim dlatego, że wykonuje się rozkazy. I to ktoś za nas planuje, bo tylko tak się mówi, tak, że żołnierz jest systematyczny, że jest poukładany. No i teraz pytanie, czy on jest poukładany i systematyczny, bo on tego chce i on to sobie zaplanował, czy on jest poukładany i systematyczny, bo boi się kary i ktoś mu tak rozpisał, że ma to robić. Ktoś go poukładał. Tak, czy on ślepo po prostu idzie sobie za rozkazami. Bo jeżeli ktoś ślepo idzie za rozkazami, to ciężko stwierdzić, czy on rzeczywiście jest taki uporządkowany. No i to tak najłatwiej zobaczyć, bo każdy, myślę, kto był w Polsce w takiej zasadniczej służbie wojskowej, powie, że jest się poukładanym, że wojsko uczy dyscypliny, ale tą dyscyplinę i uporządkowanie widać przez pierwszy rok, dwa lata po wyjściu z wojska. On zostawia jakiś tam ślad na psychice i każdy pewnie z tych osób, które odbyły taką służbę wojskową, pamięta to, jak to było. I to automatycznie ma tak, takie. Tak. Natomiast to nie jest tak, że to zachowanie będzie tak zautomatyzowane po roku czy dwóch, że mu to zostanie na zawsze. Ja też jestem pewien, że po zakończeniu kontraktu, w zależności od tego, ile on by trwał, ale po jakimś tam czasie znów pewnie trochę byłbym bardziej bałaganiarski, trochę bardziej chaotyczny, bo przecież mogę, tak? Bo skoro mogę, to czemu miałbym z tego nie korzystać, jeżeli taki jestem? A co zrobiłbyś, gdybyś teraz otrzymał rozkaz strzelania do nas? Do was? To myślę, że dużo zależy od kontekstu sytuacji i od kogo by ten rozkaz wypłynął w ogóle. Okej, no od przełożonego, który masz największy autorytet, nie wiem. Rozumiem. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Dostajesz teraz, tak? Dostajesz teraz rozkaz. Teraz. Po prostu masz ich wyeliminować, bo to są twoje. Myślę, że to jest bardzo takie abstrakcyjne pytanie i ciężkie. No ciężkie. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajduję i jeżeli byłem faktycznie czynnym żołnierzem, bo teraz po cywilnemu to bym powiedział pewnie, że nie, bo jesteśmy na kawie, tak, więc nie czuję takiej potrzeby, żeby do kogoś strzelać. Natomiast w jakiejś tam sytuacji zbrojnej czy podczas konfliktu zbrojnego myślę, że bym strzelił po prostu, wykonałbym rozkaz. Okej. Ale bardzo was lubię, więc to nie zmieni jakoś naszego toku. Miłości do nas. Naszego toku tej rozmowy. Gdzie jest północ? Teraz jak musimy określić. Żołnierz chyba takiej umiejętności się uczy, tak? Czyli nie dałbyś rady. Myślę, że... Jak najszybciej byś teraz miał określić? Jakbym określił, no wyciągnąłbym sobie w telefonie kompas, żeby sprawdzić, gdzie jest północ. Okay. Natomiast... Dobra, telefonu nie masz, to czegoś innego jesteś? Na pewno bym poszedł poglądać gwiazdy, bo gwiazdy północne bym szukał po prostu. No my jesteśmy w mieście... Smok. Byłoby ciężko znaleźć. No, także takim najprostszym myślę sposobem jest znalezienie kompasu. Ale ja słyszałem kiedyś taką opinię, że podobno taki prawdziwy żołnierz, taki prawdziwy z powołania, zawsze wie, gdzie jest północ. Taką opinię słyszałem, natomiast wiecie co, ja będąc w mieście nie czuję takiej potrzeby za bardzo, żeby wiedzieć, gdzie jest ta północ. Dobra. Co jest największym zagrożeniem w wojsku? Wojsko, zbyt ogólne, może w twojej jednostce fala istnieje? Może dowódcy jacyś, nie wiem, mówiąc brzydko, zwariowani. Czy żołnierza można złamać? Żołnierza można złamać, tak, oczywiście, że można. A na czym to polega wtedy? Łamanie kogoś? Myślę, że to jest wywieranie tak mocnej presji i tak, tak, to jest wywieranie tak mocnej presji i tak mocne stresowanie kogoś, że ten ktoś albo się czuje totalnie zdemotywowany, i takim myślę, że takim po czym bym poznał? Po tym, że taka osoba zazwyczaj po pierwsze się izoluje,
izoluje się i już albo nie ma jakiejkolwiek chęci do wykonywania rozkazów, albo oficjalnie mówi o tym, że nie chce tu być. No tak werbalnie jest najprościej kogoś poinformować, że mu się, nie podoba. Okay. Natomiast myślę, że to jest takie, u nas się mówi taki mauvais esprit, czyli taki zły duch, że ktoś ma taki, jest po prostu nie w soście, że tak powiem. Okej. Jaką ścieżkę obrać, aby nie wplątać się w znajomości, jakby to powiedzieć, rozwijać, a nie oszukiwać siebie? Nie chodzi mi o... No bo znajomość może być pozytywna, ale też może po prostu rozpraszać, żeby skupić się na sobie. Znajomości w cudzysłowie, czyli znajomości po prostu takie... Jak to często mówi się o polskim wojsku, o wojskach różnych, że trzeba mieć plecy, żeby się dostać. No, więc żeby skupić się na tym, żeby być dobrym po prostu i na tym bardzo. Jaka to jest ścieżka? Jak ją obrać? Myślę, że przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że to, co słyszymy, czyli to, że w Wojsku Polskim trzeba mieć plecy i tak dalej, zazwyczaj mówią osoby, które się tego wojska nie dostały. Taka jest prawda. Więc przede wszystkim mieć tutaj otwartą głowę i pomyśleć sobie o tym, że może faktycznie istnieje inny punkt widzenia i ktoś, kto się dostał, on już tego samego nie powie. Więc przede wszystkim nie brać takich słów od każdego do siebie, trochę weryfikować też informacje, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że uważam, że teraz jest tyle różnych selekcji i tak wiele jest różnych naborów, że jeżeli dana osoba naprawdę się interesuje tym tematem, chce zostać tym żołnierzem, to jest tyle ścieżek, jest tyle okazji, aby spróbować, że jeżeli to spróbował raz, drugi, trzeci, to sam może sobie szczerze odpowiedzieć, czy to z nim jest coś nie tak, czy coś jest nie tak z instytucją. No bo taka jest prawda, że często ludzie sami siebie oszukują i próbują sobie wmówić, że tylko dzięki znajomościom da się coś osiągnąć, że tylko te znajomości mogą pomóc, a tak naprawdę nie widzą tych wad u siebie. Nie widzą tego, że po prostu może oni się do tego nie nadają. Czyli po prostu... Spojrzeć bardziej krytycznie na siebie. Jako na drogę po prostu to popatrzeć, jako na drogę do realizacji jakiegoś swoich marzeń, a nie do tego na siłę muszę być żołnierzem w życiu. Dokładnie, tak. Czy masz jakiś pogląd na sytuację teraz w Afganistanie? Myślę, że ta sytuacja, ten konflikt zbrojny, czy mam jakiś pogląd na temat konfliktu? Ja ogólnie mogę powiedzieć, że ja uważam, że to będzie ciężki konflikt zbrojny, ponieważ no, takie wojny w Afganistanie, czy chociażby w tych krajach takich jak Czeczenia, jak ten konflikt w Czeczenii, to jest taki konflikt, który właściwie nigdy się nie kończy, ponieważ to ludność cywilna walczy przeciwko najeźdźcy, czyli żołnierzom chociażby ONZ. I problem polega na tym, w takich konfliktach zbrojnych, że jeżeli że nie ma jasno określonego wroga, to zawsze mówię, że nie ma jasno określonego wroga, ponieważ to nie jest tak, jak ludzie myślą, że stoi żołnierz w jednym mundurze, po drugiej stronie stoi żołnierz w drugim i walka trwa między nimi. Tak tam ta wojna nie wygląda. Ta wojna wygląda tam w ten sposób, że są cywile, którzy atakują żołnierzy, a warto pamiętać o tym, że większość armii świata ma w swojej kodeksie, w swojej regule zapisane, że żołnierz nie może otwierać ognia, po pierwsze, bez powodu, zawsze musi być pewien swojego wroga. W Polsce to się bodajże nazywa BLOS, broń lufa, otoczenie spust. Więc jeżeli ja nie jestem pewien swojego otoczenia, to nie strzelam do byle kogo. I też tutaj problem polega na tym, że właśnie ci cywile, oni atakują żołnierzy, a żołnierz w żaden sposób nie może się bronić, no bo te ataki są często bombowe. No i tutaj to nie wygląda w ten sposób, że ktoś oddaje strzał, a ja oddaję, tylko wybucha bomba i ja jestem ranny, po prostu. Więc taki konflikt zbrojny na pewno będzie ciężki. No i ta sytuacja w Afganistanie i obecnie na pewno jest ciężka, ponieważ z tego co wiem, to Afganistan był takim krajem, gdzie te mimo tego prawa tam islamskiego i tego, że ten kraj jest otoczony państwami islamskimi, to on się wyróżniał tym, że ludzie tam mimo wszystko mieli taką trochę większą wolność słowa, mieli taką trochę większą swobodę też życia, a teraz wraz z nadejściem tego nowego reżimu na pewno się to zmieni i już teraz chodzą pogłoski o tym, że to się zmienia. Nie chcę też się za bardzo odnosić do informacji, które tam gdzieś pobieżnie usłyszałem, natomiast jeżeli prawdą jest to, że oni tam mają dobry sprzęt, który mieli im rzekomo zostawić Amerykanie, no to sytuacja może być bardzo skomplikowana, ponieważ no, walczenie z wrogiem, który używa cywili jako takich chodzących bomb jest ciężka, a walczenie z wrogiem, który używa tych cywili plus używa sprzętu wojskowego może być naprawdę bardzo trudne. A jak oceniasz w takim razie decyzję o wycofaniu wojsk i z punktu widzenia też żołnierza, gdybyś był na misji, to
Oceniłbyś to, nie wiem, byś był sfrustrowany, czy nie? Zmarnowałeś przecież czas, część życia, nie wiem, złożyłeś serce, żeby ochronić jakąś, nie wiem, społeczność, a tutaj cyk, wycofujemy wojska. Czy raczej byś był po prostu obojętnie, gdybyś traktował? Myślę, że ja osobiście, ja bym po prostu machnął ręką i bym wyjechał, no bo to wykonuję swoją pracę, wykonuję działania żołnierza. To nie jest mój kraj, nie oszukujmy się, to nie jest mój kraj, pewnie byłbym jakoś związany tam z tymi ludźmi, ale to nie jest mój kraj. Decyzji nie zmienię, więc ja osobiście machnąłbym ręką i bym wyjechał. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że część osób spędzając tam czas i pewnie tracąc swoich przyjaciół i kolegów podczas takiej misji, jest oburzona takim tym, że te wojska się wycofują i że sytuacja się znowu pogorsza. No i też zauważyłem, że tutaj w Polsce jest takie przekonanie, że w ogóle cały wyjazd to był bez sensu, że to było na nic. No i faktycznie biorąc pod uwagę to, że teraz te wojska się wycofują, a ta sytuacja się pogarsza, na pewno można powiedzieć, że to było na nic, natomiast warto mieć pod uwagę to, że może dla części społeczeństwa tam i dla części ludzi, którzy dożywali, bo to jak nie było jest 20 lat, odkąd ta wojna już, jak ten konflikt zbrojny ma miejsce, już od kilku lat mieli szansę na normalne, spokojne życie i mogli dorastać, to ja bym już starał się szukać bardziej pozytywów niż tych negatywów i powiedziałbym, że przynajmniej jedno pokolenie mogło dorastać w jakimś normalnym klimacie, mimo obecności tych wojsk zachodnich. No i też odnosząc się, tak już kończąc to pytanie, odnosząc się do samego tego konfliktu i tego wyjazdu, wiele osób zapomina o tym, że oprócz naszego kraju, oprócz naszej ojczyzny, która wiadomo, Polska jest naszym krajem, naszą ojczyzną i żołnierz powinien bronić swojego kraju, też warto pomyśleć o pokoju na świecie, bo to też jest nasza planeta, to też jest nasz świat. Jak bomba wybuchnie obok mojego domu, no to mój dom też może być zmieniony. Dokładnie, tak. I właśnie do tego zmierzam, że ludzie często zapominają o tym, że mimo tego, że żyjemy w Polsce, żyjemy też w Unii Europejskiej, żyjemy też na świecie przede wszystkim, że jeżeli chcemy utrzymać pokój na świecie, to warto byłoby myśleć o w takiej szerszej perspektywie, nie tylko naszego kraju. Dobrze, no to jeżeli mówisz, żeby nie myśleć o naszym kraju, ale jednak coś w nim się dzieje, co myślisz o Wojskach Obrony Terytorialnej? Ja osobiście uważam, że Wojska Obrony Terytorialnej to jest super sprawa. I wiem, że wiele osób na różnego rodzaju grupach na Facebooku, czy jestem przy żołnierzy polskich, uważa, że to jest taka zabawa cywili w żołnierza. Natomiast uważam, że bardzo przydatna zabawa, jeżeli ktoś traktuje jako zabawę, to bardzo przydatną, bo czegoś się nauczy. Często później spotkać takiego cywila, który jednak coś tam liznął, jest... Oczywiście, to jest fajna sprawa, tak. Jest fajna sprawa, to też tak. Zwiększa świadomość ludzi na temat wojska, tak. W ogóle jako życia wojskowego i też poniekąd sprawia, że możemy się czuć w naszym kraju bezpiecznie, bo jednak więcej osób jest przeszkolonych. No a tak już biorąc pod uwagę te takie poboczne sprawy, no to chociażby ludzie się tam ruszają więcej. Ja jestem ogólnie zwolennikiem ruchu, także fajnie, że sobie ktoś raz na dwa tygodnie pobiega z bronią. To już jest jakiś krok do przodu. Też może to zachęcić kogoś do pracy ogólnie nad sobą. Też pewnie na takich zajęciach ludzie się uczą systematyki i dyscypliny, no bo jakby nie było, to jest wojsko. No i też często słyszę od osób, które mam bliski kontakt z osobami, które są w obronie terytorialnej i mam kontakt z żołnierzami polskimi i też na takich naszych spotkaniach, zawsze takimi grupami, to często okazuje się, że ci żołnierze z terytorialsów, oni wykonują zadania bardziej wojskowe niż żołnierze Wojska Polskiego. W sensie więcej mają do czynienia z takim prawdziwym wojskiem i bronią niż polscy żołnierze. Okay. A teraz gdybyś nie dostał rozkazu w razie ataku na Polskę, nie? Albo gdybyś dostał rozkaz pozostać w koszarach. Dajmy na to, że dostajesz rozkaz pozostać w koszarach, gdy jest atak na Polskę. Co byś zrobił? Dążę do tego, czy do momentu, w którym byś zdezenterował z leki, żeby bronić ojczyzny? Rozumiem. Jeśli aktualnie, w aktualnej sytuacji, w momencie, kiedy pozostał mi rok kontraktu, na pewno rozważyłbym to, czy ten konflikt zbrojny będzie trwał dłużej, czy jest to krótki konflikt zbrojny i czy ja sam będę w stanie cokolwiek zrobić, więc taka zaplanowana decyzja, nie taka na szybko. Staram się to przemyśleć, nie kierować się tylko tym, że to jest mój kraj, muszę przyjechać go bronić, tylko też rozważyć logicznie, czy ja mam szansę w jakikolwiek sposób pomóc i rozeznać się trochę, co mógłbym robić. Natomiast myślę, że taką pierwszą myślą byłoby to, żeby pojechać po prostu i że po prostu to byłaby kwestia dłuższego przemyślenia i pytanie, czy pojechałbym od razu, czy pojechałbym po chwili. No to już zależy od tego, w jakiej byłem aktualnej sytuacji, jeżeli chodzi o mój kontrakt. Okej. No to
siedzimy sobie tutaj tak wśród cywilnych jakby gadżetów, to teraz pytanie jakby na koniec. Jak patrzysz na życie cywilne ze swojej perspektywy? Czy ono jest trudne, czy może coraz bardziej stajemy się takimi, może nawet dzięki żołnierzom, rozpieszczonymi, nieodpowiedzialnymi obywatelami od oglądania głupawych filmów i jedzenia i wiadomo jeszcze czego jeszcze? Rozumiem. No więc uważam, że często cywile, jak powiem, jak osoby normalne, mają taki nawyk, że samo dysponują swoim czasem. Że one przez to, że tego czasu mają dość dużo, nie wiadomo, nie wszyscy, ale takie osoby, które sobie pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin, no często słabo dysponują swoim czasem i nie doceniają to, że ten czas wolny mają w ogóle. No i pewno wojsko uczy tego, żeby ten czas wolny szanować, żeby go wykorzystywać w 100%. Uważam też, że często cywile mają takie... tak zwane depresje. Tak, depresje. I też za dużą wolność, jakby za dużą wolność wyboru, którą czasami nie wykorzystują w dobry sposób. Taki na przykład, że no, jakiś prosty przykład, no byłem ostatnio w kawiarni i ja jestem nauczony, że w ciągu 10 sekund muszę podjąć decyzję, co ja chcę zamówić i wybieram to po prostu. Nie dlatego, że jestem mężczyzną, tylko dlatego, że po prostu szybko, żeby to szło sprawnie i szybko. No a ludzie są często tacy. Staram się to ładnie powiedzieć, bo są tacy zamgleni, że tak powiem, tacy troszkę zamyśleni, może codziennymi sprawami i to tak troszkę, to społeczeństwo jest takie zamglone po prostu, takie zamulone bym powiedział i ludzie często są tacy właśnie niezdecydowani przede wszystkim, są jacyś, jakieś takie mają rozterki życiowe, które są łatwe w rozwiązaniu, a oni na siłę szukają problemów. O, to może tak? Może przez to, że ja tak pozytywnie staram się patrzeć na życie i nie szukać tych problemów, a na co dzień staram się te same zasady wpajać osobom dookoła mnie, żeby po prostu szukać prostych rozwiązań i przede wszystkim te rozwiązania starać się znaleźć jak najszybciej, mimo wszystko, no to takie rozterki osób cywilnych, które często długo się zastanawiają nad takimi bardzo prozaicznymi rzeczami, sprawiają, że tak jest to dla mnie troszkę dość dziwne i śmieszne, może tak. Okej, czyli jaka jest twoja rada dla ludzi, którzy właśnie nie potrafią się odnaleźć w życiu, albo właśnie z tego powodu, że wpadają z jednej rozterki w drugą, no to po prostu... Idź do wojska. Idź do wojska. Tak, szukać rozwiązań. Proste rozwiązanie, idźcie do wojska. Wojsko nie robić. Perspektywy. Czy to ciebie satysfakcjonuje? Spełniasz się w tym, co robisz? To już jest takie mądre pytanie, które się powtarza, ale ja chcę to zadać, żeby tak mieć jasność, myślę, że dla wszystkich. Że to, co robisz, po prostu nie wyobrażasz sobie siebie w żadnym innym miejscu i już wiesz, co będziesz robił w przyszłości. Czy to jest to, co ciebie nakreśla? Przede wszystkim ja lubię sobie stawiać wyzwania. Więc jeżeli bym uznał, że w tym momencie już nic więcej nie osiągnę, jeżeli bym właśnie nie był usatysfakcjonowany, czyli bym uznał, że to teraz po prostu się spełniłem, osiągnąłem wszystko, nic więcej już mnie nie czeka, żadne inne wyzwanie, to na pewno zmieniłbym swoją pracę. Aktualnie uważam, że jeszcze jestem w stanie się rozwinąć. Staram się, choć na przykład nie ukrywam, że dużym takim minusem jest to, że mam mniej czasu wolnego, często nie mogę się rozwijać sportowo, a jednak sport jest taką moją pasją, którą trafię naprawdę od serca. I nie ukrywam, że coraz częściej zdarza mi się zauważać, że jednak ten brak czasu mocno odbija się na moich wynikach i na tym, że nie mogę się rozwijać tak bardzo, jakbym chciał. No też nie ukrywam, że chciałbym kiedyś wrócić do osoby, która tam pewnie mnie kojarzy, wiedzą, że nie kończyłem szkoły średniej i nie ukrywam, że taki rozwój naukowy, czy tam taki rozwój właśnie pod tym kątem intelektualnym jest dla mnie bardzo ważny i chciałbym na pewno kiedyś skończyć jeszcze szkołę średnią, a wiem, że będąc tam tego nie będę w stanie zrobić. No i zmierzam do tego, że nie traktuję mojej służby już jako służby na zawsze. Zawsze mówiłem, że co będzie, to będzie i że jak będę miał możliwość stać do emerytury i będzie mi się podobało, to zostanę. Natomiast nie ukrywam, że z perspektywy czasu i też już po tych kilku latach służby na pewno nie mam jej dość, bo dalej lubię swoją służbę, dalej lubię to, co robię, tak już wspomniałem wcześniej. Natomiast cały czas zauważam nowe możliwości, bo podczas chociażby pobytu we Francji często tam rozmawiam z ludźmi i
i na przykład, którzy proponują mi pracę, albo którzy sugerują mi inny sposób na zarobek i niektóre z tych właśnie nowych możliwości mi się podobają, więc nie wykluczam tego, że chociażby po zakończeniu tego kontraktu czy następnego będę chciał zmienić pracę, bo tak jak mówię, chciałbym trochę poczuć się jak osoba cywilna, czyli popracować sobie 5 dni w tygodniu po 8 godzin i tak skupić się troszkę na rozwoju mojej pasji, a w późniejszym czasie pewnie też założyć rodzinę i też myśleć bardziej tak, spróbować się, jak tak nie założenie rodziny, ale tak sprawdzić się może w czymś innym. Okay. Jednak pozastanawiać się dłużej niż 10 sekund nad tak. wyborem tej kremówki, bo na pewno twoje dzieci albo żona będą chcieli tak, pomyśleć nad tym 5 minut albo godzinę. Tak, dokładnie. Czyli teraz jesteś szczęśliwy, możesz tak powiedzieć? Czy tak. byłeś szczęśliwy, czy może będziesz dopiero? Czy jak to... Myślę, że byłem szczęśliwy, jestem szczęśliwy i będę robił wszystko, żeby być szczęśliwy. To już. Dziękujemy, Jacek. Dziękuję bardzo.